Dzień dobry z Florydy, witamy Was bardzo serdecznie. Rafał Dziedzic, redakcja w Chicago, sportarena.us. Dzień dobry. Witam serdecznie. No a po tej stronie Słoneczne Radio i wiadomości.com. Mówić będziemy o lidze baseballowej, ale jeżeli ktoś nie lubi baseballa, no to zawsze może sobie przyciszyć nas i popatrzeć na obrazki z pięknego, budzącego się, bo jest wcześnie rano, do życia, Clearwater Beach. Urocze miejsce, ale mówić będziemy faktycznie o baseballu. Rafał, zacznijmy jednak od drużyn tutaj ze słonecznego stanu. Na początek Miami Marlins. Jak oceniasz ich szanse? No będzie im ciężko w tym sezonie, dlatego że to będzie ten sezon, gdzie drużyny obcinają płatności zawodników. Ci lepsi zawodnicy zostaną posprzedawani, jeśli już ich nie sprzedano, do tych drużyn, które mają więcej pieniędzy. Nawet kapsi obcinają, jak wiemy, swoje własne payroll. I to samo będzie z Marlins. No nie pociągną za dobrze w tym sezonie. No to teraz powinien być lepszy komentarz, ponieważ będzie drużyna Tampa Bay Rays. Zespół, który rywalizował w światowej serii baseballa i był bardzo blisko zwycięstwa. No ale być bardzo blisko, a wygrać, no to są jednak dwie różne bajki. Wiesz, w baseballu to jest tak, że sezon może przyjść znikąd i drużyna może walczyć o finał, natomiast finał zawsze wygrywa drużyna, która ma najlepszych zawodników, najlepszych pitcherów. Jak sądzisz, jaki to będzie sezon dla ekipy Tampy? Mogą wejść do playoffs. Mogą wejść do playoffs, ale czy zawalczą, to nie wiem. Tak jak mniej więcej większość drużyn. Chyba w tym sezonie będzie poszerzone znowu playoffs, chyba o dwie dodatkowe drużyny, więc mogą się załapać. To w ogóle będzie po raz kolejny zresztą dość dziwny sezon, ale no, takie są warunki, jakie są i trzeba będzie rywalizować i trzeba będzie się do tego po prostu przystosować. Tak swoją drogą, no akurat Floryda to jest miejsce mistrzów. Mam na myśli aglomerację Tampa Bay, bo Tampa Bay Buccaneers w NFL, Tampa Bay Rays w światowej serii baseballa w ubiegłym roku, czyli w finale, no i Tampa Bay Lightning broniący Pucharu Stanleya. Ale wracając do MLB, teraz popatrzmy na chicagowskie zespoły. Na pewno wszyscy ci, którzy oglądają nasze rozmowy bardzo często, wtedy tylko kiedy dyskutujemy na temat sportu w Stanach Zjednoczonych, napamiętają jak to z roku na rok mówiłeś, że White Sox będą coraz lepszym zespołem, ale jeszcze na awans do playoffs i na walkę o światową serię baseballa, no trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak to będzie w tym roku? W tym roku się już doczekaliśmy. To będzie ten rok tych White Sox. Nie wiem, czy wygrają w tym roku, ale na pewno zajdą daleko w playoffs, ponieważ mają świetną drużynę, mają bardzo dobrych pitcherów, mają świetnych pitcherów, tak zwanych relievers i mają bardzo dobrego closera. A w baseballu wiadomo, najważniejszą rzeczą jest ten tak zwany pitcher. Reszta drużyny jest również dobra, mają bardzo dobrą ofensywę. Mieli już w tamtym roku bardzo dobrą ofensywę, tylko brak im było tych rzucających. W tym roku mają całość i liczę na to, że dojdą bardzo daleko. Tutaj trzeba od razu dodać, że nie ma sensu patrzeć na ligę kaktusową i grejpfrutową, ponieważ to są ligi takie, gdzie się pyka po prostu i gdzie sprawdza się różne warianty i przede wszystkim daje się pouderzać i porzucać tym, którzy w czasie sezonu prawdopodobnie tego robić nie będą. A i tak nawet patrząc na pitcherów tych z górnej półki, no to człowiek odnosi wrażenie, że oni tak na pół gwizdka rzucają, żeby sobie ręki nie urwać przed sezonem regularnym. Tak, niektórzy nawet zagrają może w jednym meczu po to, żeby nie nadużywać tej jego ręki, czy żeby się coś nie stało mu w kostkę, w kolano, cokolwiek. Więc te mecze to są tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie mogli sobie posiedzieć na trawie i popić piwo. Chicago Cubs. Trochę zmian. Jak patrzysz na te dodatki, na zawodników, którzy pojawili się, niektórych zresztą bardzo dobrze grających, myślisz, że na tyle Cubs się wzmocnili i na tyle będą mocni, żeby powalczyć o playoffs? Uważam, że Cubsi się nie wzmocnili w ogóle. Oddali naszego Darvisha za darmo, ponieważ również obcinali pieniądze w tym roku. No ale umówmy się, na Darvisha wszyscy narzekaliśmy i cieszyliśmy się wtedy, kiedy miał serię dwóch, trzech wygranych meczów. Tak generalnie on nie miał dobrego okresu tutaj, porównując go z tym, jak grał, zanim ściągnęliśmy go do Chicago. To prawda, ale wiesz, no każdy pitcher się przydaje. Darvish był tym koniem. Nie ma Lestera, nie ma Darvisha. Wrócił Jake Arrieta, który już w tym momencie jest dziadkiem. Bardziej powinien na Florydę jechać na retirement niż wracać do Cubsów. Bardzo Ci dziękuję. A nie ma problemu. I w ramach tego uważam, że oni się za bardzo nie wzmocnili. Największym problemem w tej drużynie jest to, że nie wiadomo, jaki będzie Chris Bryant. A czy on będzie bił w te piłki, czy on nie będzie bił w te piłki. A Bryant, to jest jego rok kontraktu tak zwany. On w tym roku będzie liczył na to, że jak zagra dobrze, to ktoś mu da 200-250 milionów, więc na pewno nie będzie z powrotem w Cubsach. Uważam, że Cubsi mu nie dadzą tych pieniędzy. Okej, okay. Awansują Cubs do playoffs? W poszerzonych playoffs tak. Moim zdaniem jakoś się tam załapią. Nie uważam, żeby zawalczyli za bardzo. Jak dobrze na ciebie wpływa
powietrze na Florydzie, dwie drużyny w playoffach w opinii Rafała Dziedzica. Wow. Patrząc ogólnie na całą ligę, jeżeli po drodze coś złego się nie wydarzy, a przecież jest pandemia, COVID, więc zawodnicy pewnie będą chorować. Pytanie, jak po tej chorobie wrócą do gry, czy się wbiją w tę grę i tak dalej, i tak dalej. Jest według ciebie taka czołówka, takich kilka drużyn, które będą tymi drużynami topowymi, które według ciebie, patrząc na skład osobowy, powinny znaleźć się przynajmniej w tej czołówce rywalizującej o World Series? No, od trzech lat chciałem to powiedzieć, ale uważam, że White Sox mogą dojść do finału w tym roku. Oczywiście Dodgers w każdego roku, tak naprawdę od chyba 4 czy 5 lat Dodgers są jedną z najlepszych drużyn w lidze, więc na nich zawsze trzeba stawiać. A reszta jest bardzo trudno powiedzieć. To każdy będzie mógł mieć szansę, szczególnie kiedy poszerzone to playoffs będzie, dodatkowo dwie drużyny wejdą, to wszystko się może wydarzyć. Tak w baseballu jest. Rafał Dziedzic, sportarena.us. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiamy z pięknego, urokliwego, słonecznego i bardzo, bardzo ciepłego, w którym znaleźliśmy jednak odrobinę cienia, Clearwater Beach. Pozdrawiamy serdecznie z Florydy. Do usłyszenia, do zobaczenia. To jest Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com.